jeśli myślisz, że... Pewnie masz rację. Może. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Myślałem, w tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Ludzie zawsze gadają. Masz rację. Lepiej się do tego nie mieszać. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Wiedziałem, że będą kłopoty. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Zawsze to samo. Lepiej nie powinieneś wierzyć we wszystko. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ludzie zawsze gadają. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Gadajmy lepiej o czymś. Lepiej się w nic nie pakować. Lepiej się w nic nie pakować. Pewnie masz rację. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy, lepiej się do tego nie mieszać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Gadajmy lepiej o czymś innym. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, się nie nauczą. Ot co? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. To się już więcej nie powtórzy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mam już dość tej paplaniny. Nie mój problem. W dzisiejszych czasach na nikt nie ma problemu. To się chyba to się już więcej nie powtórzy. Zbudź się! Lepiej się do tego nie mieszać. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Zbudź się! Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Thank you.
chciałbym teraz być w jego skórze. To nie mój problem. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Chciałbym... W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pogadajmy lepiej o czymś. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie chciałbym być teraz tak w jego skórze. Jak mnie to nie dotyczy. Tylko zachowaj to dla siebie i innych. Chciałbym zdobyć... W dzisiejszych czasach w tej od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinieneś. To się chyba nigdy nie skończy. Może. Zbudź się! Zbudź się! Możesz mnie czegoś nauczyć? Siła i zręczność są równie istotne jak potęga umysłu. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Początkujący często łapią zwykły miecz. Trzymaj, musisz ale... Zbudź się! Możesz... Siła... Zbudź się. Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz odsłużyć swoje jako nowicjusz, dopóki nie przekonamy się, że jesteś oddanym sługą śniącego. Dopiero wtedy możesz do mnie wrócić, a ja udzielę ci lekcji. Zbudź się. Pokażesz mi... Siła i zręczność. Tylko zachowaj. W tej historii musi być w naszych czasach na nikim nie można polegać. To się chyba nigdy nie skończy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zawsze. Ludzie z... Thank you.
W tym odsłucha. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Wielkie. Należało mu się! Wynoś się stąd. Naprawdę jesteś kurier? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którym? Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Czekaj.
kłopoty. Ludzie zawsze gadają. To się chyba nigdy nie skończy. Nie wiedziałem, że będą kłopoty. Cześć. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś w walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Zajmujesz się ruchem? Tak, ale nie za darmo. Chciałbym przecież teraz najbliższy. Co tu? Zejdź mi. Jestem tu. Jestem Karim. Jest. Odsuń się! W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Mam już dość tej paplaniny. Musi być jednak ziarno prawdy. Trzymaj się. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Mam tu partię bagiennego ziela dla Gomeza od Korkaloma. Pokaż. W porządku. Możesz iść. Udaj się prosto do siedziby magnatów i porozmawiaj z Bartolo. Muszę się... I myślisz, że wpuszczę cię tak po prostu? Tak. Nie mam... Porządku. Stój! Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Myślałem, że... Czekaj! Czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa? Zapytam! Jeśli łżesz, już po tobie! Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak! Rusz się wreszcie! Co mogę dla ciebie zrobić? Mam trochę bagiennego ziela dla Gomeza od Korkaloma. Gomez nie zajmuje się takimi rzeczami osobiście. To działka Bartolo. Znajdziesz go w komnacie na prawo od wejścia. Albo w kuchni, w dużej wieży. Oczywiście w nocy pewnie śpi. Na twoim miejscu nie przeszkadzałbym. To rana. Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką Gomeza. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. Pogadajmy lepiej tego dzisiejszych czasach na nic. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Mam tu trochę ziela dla Gomeza. Przysyła je Korkalom. Pokaż! Świetnie! Gomez zaczął się już niecierpliwić. Masz szczęście, że przyniosłeś je jeszcze dzisiaj. A co z moją zapłatą? Spokojnie. Masz tu 500 bryłek rudy. Taka była umowa. Kim jesteś? Nazywam się Bartolo. Zajmuję się zaopatrywaniem magnatów. Dostarczam im wszystkiego. Od ziela, przez żywność,
aż po kobiety. Oprócz tego pilnuję tych imbecyli z kuchni. Te błazny powinny mi być wdzięczne. Gomez nie toleruje partactwa nawet w kuchni. Poprzednich dwóch kucharzy skarmił topielcą w rzece. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. To się już więcej nie powtórzy. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o waszym obozie. Powinieneś pogadać z cieniami. Oni będą mogli powiedzieć ci więcej niż ja. Tylko uważaj na siebie. Większości z nich nie można ufać do końca. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W dzisiejszych czasach. Dzięki. Uważaj na... Przychodzę zaoferować swoje usługi. Śmiesz tak po prostu tutaj wmaszerować i zawracać mi głowę? Ty gnido! Straż! Niezła walka! W tej historii musi być jednak ziarno. Zawsze to samo. Od razu wiedziałem, że będzie kłopot. Nie chciałbym... To się chyba nigdy nie zmieni. Kim jesteś? Mówią na mnie blizna. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół. Ale póki co, ona należy do niego, więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaje wszystko, czego zapragnie, choć tak naprawdę zależy mu tylko na władzy. Kim jesteś? Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Lepiej się w nic nie pakować. Niektórzy nigdy się nie liczą. Teraz nie rozkurzę. Po co? Mam już dość. Myślałeś, że to się masz ręce już dawno? Pogadajmy. Nic nie pakował. Nie chciałbym być teraz w jego skórze.
chyba nigdy nie zmieni. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie chciałbym się być teraz. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Myślałem, że... To się chyba nigdy nie zmieni. Od razu wiedziałem, że będę odpłatny. Myślałem, że to się skończyło już dawno. To nie było. Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Może... W dzisiejszych czasach na nikim... Musisz uważać... Oj, co? Musisz uważać na to, co mówisz przy... Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Kolisto. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Niektórym... Szukam arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi ci o Kolisto? Czego od niego chcesz? Pewnie masz rację. Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Oto i ono. Pewnie masz rację. Nic nie pakować. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Mam już dość tej paplaniny. Jeśli myślisz, że... Może... Którzy nigdy się nie chciałbym być teraz w jego skórze. Kolisto jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Musisz uważać. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Opowiedz, krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski Innosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Kolisto, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Jeśli myślisz, że... Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Kolisto wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Kolisto niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli. To nie mój problem. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Do zobaczenia! Tylko zachowaj to dla siebie. Witaj, magu. Niech Innos zawsze ma cię w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Jeśli myślisz, że... Gadajmy lepiej o czymś innym. Co powinienem zrobić, żeby zostać magiem? Porozmawiaj z mistrzem Kolisto, jeśli znajdzie czas, żeby cię wysłuchać. To już się więcej nie powtórzy. Przysyła mnie Kolisto. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Wezmę pierścień zwinności. Zwinność zawsze powinna iść przed siłą. To był mądry wybór. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Poszukuję magicznych ksiąg. Musisz uważać na to, co mówisz. Inni nie powinni wiedzieć. Kiedyś nie te sprawy załatwiały się.
szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena. On się zajmuje kurierami. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. No już! Zejdź mi z drogi! Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ogłuchłeś? Czy szukasz guza? Hej, ty! Nie masz tu czego szukać! Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pogadajmy lepiej o czymś. Hej, ty! Co ty tu robisz? Nie masz tu czego szukać. Precz! Wynoś się stąd! Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o broń strażników. Sprzedajesz oręż? Też, ale tylko Gomezowi i jego ludziom. To się już nie powtórzy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Rozumiem. Do zobaczenia. Jesteś kowalem, czyż nie? Racja. Sprzedajesz oręż i zbroję? Handlem bronią para się skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. Masz może coś ciekawego na sprzedaż? Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś jednym z nich. Dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Przepuść! Nie powinieneś wiesz... Wasz zamek jest bardzo duży. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Kim jesteś? Jestem tu nowy. Chciałem się trochę rozejrzeć. Możesz mi opowiedzieć o tym zamku? Co tu dużo mówić. Gomez i jego ludzie zajęli go po wielkim buncie. Od początku wiedziałem, że warto będzie stanąć po jego stronie. Wielu z nas, jeszcze jako więźniowie zamknięci w lochach lub zmuszani do pracy w kopalni, uznawało zwierzchnictwo Gomeza. Czy te lochy znajdują się pod zamkiem? Tak, ale teraz świecą pustką. Nikt tam nie schodził od czasu wielkiego buntu. Możesz mi opowiedzieć o tym zamku? Co tu dużo mówić. Gomez i jego ludzie zajęli go po wielkim buncie. Nikt
którzy nigdy się nic nie pakować. W tej historii nie się w nic nie pakować. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Pewnie masz rację. Jak mnie to nie dotyczy. Od razu wiedziałem, że to nie było zbyt ładne. Lepiej się do tego. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Może? Myślałem. Ludzie za... Kiedyś takie sprawy... Jestem gotowy. Zatem do dzieła! Pogadajmy lepiej o czymś... Kiedyś takie sprawy za... Nie chciałbym być teraz w jego sprawie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Oto jesteśmy. Dalek, mam ci przekazać pozdrowienia. Jeszcze! Jeszcze pożałujesz! Spokojnie!
Jeszcze te... Jeszcze tego pożałujesz.